Dzień dobry, witam Cię w niedzielę 21 lutego 2021 roku. 2021 roku, a chciałbym to zrobić Bożym Słowem, które wyjęte jest z modlitwy psalmisty. W psalmie 102, 26 wierszu Dawno zbudowałeś ziemię, także niebiosa są dziełem rąk Twoich. Oraz fragmentu listu, który apostoł Paweł kieruje do Koryntian, Pierwszy list, pierwszy rozdział, gdzie w ósmym wierszu pisze: On również będzie was umacniał do końca. Podobno wszystko ma swój koniec. No, może poza kijem, bo kij ma dwa, jak wszyscy wiemy. Ale tak już jest, że żyjąc na tym świecie, wiemy, że wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Każdy etap naszego życia możemy w ten sposób podzielić. Samo nasze życie. Miało swój początek i będzie miało swój koniec. Jesteśmy w zasadzie do tego przyzwyczajeni. Oczywiście, zwłaszcza koniec nie jest specjalnie przyjemny, chociaż są sytuacje, w których lepiej już ten koniec niż początek. Ale tak to już jest, że jesteśmy tymi dwoma momentami ograniczeni. Nie jesteśmy w stanie ich przeskoczyć. To nich odwołują się dzisiaj biblijne teksty. Psalmista mówi o stworzeniu, a więc początku istnienia. Tematowi, który w niejednym kręgu chrześcijańskim rozpala do czerwoności. Wystarczy przeczytać tak dość dogłębnie dwa pierwsze rozdziały Biblii. Przyjrzyjcie im dokładnie. W niektórych tłumaczeniach, na przykład w tłumaczeniu ekumenicznym, jest nawet uchwycone słownictwo, czy może trudno powiedzieć uchwycone słownictwo, ale tłumaczenie jest na tyle wierne oryginałowi hebrajskiemu, że da się zauważyć, że ono jest zupełnie inne w tych dwóch rozdziałach. Popatrzeć kiedy. Coś się działo w jakiej kolejności, żeby wiele z tego ciśnienia, jak to było naprawdę na początku, z nas zeszło. Zupełnie tak samo ma się w przypadku końca. W wielu kręgach chrześcijańskich toczone są prawdziwe boje i kłótnie. Oto nawet nie tyle kiedy, bo to już. Po wielu próbach, e, chyba jesteśmy zgodni, że tego dnia ani godziny nie znamy. Ale czy ten znak to już jest ten, e, czy innego wyczekiwać mamy? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że my czasem, zamiast patrzeć na tego, który jest przed początkiem i po końcu, sami się ograniczamy do tych dwóch momentów życia. Do tych dwóch momentów w dziejach świata. Bo przecież stworzenie świata nie zostało opisane po to, żebyśmy wiedzieli, jak było. No bo jeśli uczciwie przeczytamy te dwa rozdziały, nie wiemy. Ono było podyktowane temu, żeby mieć pewność, że wszystko, co jest, nie jest dziełem przypadku ale Bożej woli. A zatem Bóg, któremu ufamy, jest ponad tymi wszystkimi żywiołami, których nie jesteśmy w stanie opanować, nad którymi nie jesteśmy w stanie przejść do porządku dziennego. Jest poza, poza ograniczeniem przestrzeni i czasu, jaki jesteśmy poddani. Ten, który był, zanim wszystko powstało. I będzie, kiedy już wszystko znajdzie swój kres i koniec. Chcę być i z Tobą, ze mną. Chcę być z nami dzisiaj, chcę być z nami jutro, chcę być z nami, kiedy rozpoczynamy i kończymy kolejne etapy naszego życia. I chciałbym nam życzyć tej świadomości. Chciałbym nam dzisiaj życzyć, abyśmy mogli w tę przyszłość wchodzić z przekonaniem, że ten, który dawno temu zbudował ziemię i niebiosa, będzie z nami aż do końca. Dobrego dnia, dobrych początków i dobrych zakończeń, ale przede wszystkim przekonania, że ten, któremu ufamy, jest ponad tym wszystkim.